Siema, z tej strony Kubik. Witam Was w kolejnym odcinku sezonów. Dzisiaj po raz drugi w tej serii spróbujemy zaatakować pierwszą ligę. Za pierwszym razem, jak dobrze widzicie, się nie udało, zabrakło mi jednego punktu. Teraz mam nadzieję, nie zabraknie już nic. Sytuacja jest w miarę dobra. Po pięciu meczach mam 9 punktów, także wystarczą trzy zwycięstwa i bez problemu awansuję. Gramy tak jak zwykle 5 meczów. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Kim dzisiaj gram? Oczywiście drużyną wybraną przez was. W tym odcinku będzie to drużyna. Napoli. Jak ją ustawiłem? Już wszystko po kolei tłumaczę. Był niemały problem z ich ustawieniem. Sporo zawodników jest bez formy. No ale jakoś mi się udało to poukładać. Formacja domyślna dla Napoli: 4-2-3-1. Rejna w bramce: Maggio, Albiol, Bristos. Tego się najbardziej obawiam. Obrony jest strasznie wolna. Skrzydłowi obrońcy może nie wyglądają tak źle, ale środkowi są po prostu słabi: Behrami, Inler, Kajehon, Bez formy: minus 2 w overallu, Hamsik, Mertens. Iguain. I dla niego będzie to wielki test, bo powoli ostrze sobie zęby na jego kartę Inform. Nie jest zbyt droga. Zobaczymy jak się sprawdzi w sezonach. Jeśli dobrze, zapraszamy do mojego składu z seria w Ultimate Team na ławce. Z ciekawszych zawodników może Pandew, Jorginho, Reveille. I to by było tyle poza ławką. Raczej tutaj ciekawych zawodników nie ma. Po prostu klasycznie bieda. Pierwszym przeciwnikiem w tym odcinku będzie drużyna Milanu. Jak mi poszło? Poszło mi średnio bo pierwsza groźna sytuacja, taka naprawdę groźna sytuacja miała miejsce już w doliczonym czasie gry i proszę bardzo jak to załatwił Inler. Nie spodziewałem się, że tak dobrze strzela z daleka, no poza tym oczywiście błąd Abiatiego. Gdyby został w bramce, tej bramki by nie było, ale najważniejsze, że jest bramka, jest 1-0, mamy pierwsze zwycięstwo, które dało nam utrzymanie, z tego właśnie cieszą się moi zawodnicy, nie spadnę do trzeciej ligi, a czy awansuję do pierwszej? Teraz brakuje mi tylko Dwóch zwycięstw, żeby to osiągnąć, mam nadzieję, już w kolejnych dwóch meczach tak będzie. Kolejny mecz, gram z drużyną Galatasaray-Istanbul i zapnijcie pasy, zacznijcie notować, bo bramek tu padło co niemiara. Będzie łatwo się pogubić, oto pierwsza bramka, wejście w pole karne, Indlera oddaje piłkę do Ona jest 1 do 0, 18 minuta. Inler swoją drogą, rewelacja tego odcinka, wspaniały zawodnik, już go mam w swoim składzie serii A. Będę go testował w kolejnych odcinkach serii z Ultimate Team, odpowiedź Galatasaray. Niemal natychmiastowa 24 minuta, rzut rożny, a mecz toczył się dalej. Tutaj sytuacja z 29 minuty, Hamsik Guain przepchnął obrońcę Galatasaray i umieścił piłkę w bramce pewnym strzałem. No, jest punkt za informem. Zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie wyglądać. Kolejna sytuacja. Nie zwalniamy tempa. 39 minuta i próba skopiowania pierwszej bramki, ale trochę nieudolna. Na całe szczęście odnalazł się w tym wszystkim Hamzik. Zdobył bramkę na 3-1. Pogubiłem się powoli. Ale spokojnie. Jeszcze bramki padną. 42 minuta. Tym razem akcja Galatasaray rozklepany. Byłem perfekcyjnie w tym momencie. Drogba do pustej bramki. Naprawdę świetna akcja mojego przeciwnika. Mamy 3-2. do a w drugiej połowie strzelania. Ciąg dalszy. 48 minuta. Inler. Gwiazda tego odcinka. Dośrodkowanie. Był tam Igła Kolejny punkt. Za informem. Kolejna sytuacja. Niewiele później. 52 minuta. Inler. On ma świetne te uderzenia. Czy z daleka, czy z okolic pola karnego. Naprawdę wszystko. Wszystko wpada. Tak jak wszystko wpadało właściwie w tym meczu. 5 do 2. To jeszcze nie wszystkie, kolejna sytuacja, tym razem Galato z 70 minuty na naraty, Reina prosto pod nogi drogby, on nie miał problemów z wykończeniem tej akcji. 71 minuta 5-3, a my jesteśmy już przy minucie 79. 5-4. No i zrobiło się niebezpiecznie, miałem trzy bramki przewagi, ale udało się dowieść ten wynik do końca, musiałem trochę pograć na czas, bo było niebezpiecznie. Ale całe szczęście udało się to dowieść. Kolejne zwycięstwo, i tylko jednego zwycięstwa brakuje mi do awansu na sam szczyt, do pierwszej ligi, a będę miał aż trzy szanse. Oto szansa numer jeden na zdobycie trzech punktów, tym razem znowu Milan. I zaczęliśmy, no nieładnie, od straty bramki dośrodkowanie z lewej strony Balotelli, bo kto inny, oczywiście, 11 minuta, 1 do 0. Ja starałem się jak najszybciej odpowiedzieć i udało mi się to w 28 minucie. Akcja Hamsika dobrze opanował tą piłkę. Był jeszcze faulowany. 1-1. I teraz wystarczyło tylko zdobyć jedną bramkę i utrzymać prowadzenie do samego końca. Oto ta akcja. 45 minuta. Iguain jest gol. Fatalne zachowanie bramkarza. No ale cóż. Takie błędy trzeba po prostu wykorzystywać. Prowadzimy 2-1 do do przerwy a po przerwie wystarczyło tylko przypieczętować zwycięstwo przypieczętować awans, kto to zrobił Inler fenomenalnym strzałem rewelacyjny zawodnik, naprawdę ukryta gwiazda do tego jeszcze doszła bramka Skarnego, karnego 4 do 1, także demolka we wspaniałym stylu awansuje do tej pierwszej ligi zasłużyłem na to niewątpliwie, chociaż mój rywal nie poddawał się szukał tych bramek, kolejna bramka po dośrodkowaniu sparował to jeszcze Reina ale to nie wystarczyło. Balotelli po raz drugi. Ale tylko na tyle było stać mojego rywala w tym meczu. Przegrywa 4 do 2. Ja wygrywam. Awans. I witaj pierwsza liga. Chociaż jeszcze spróbujemy zagrać o puchar drugiej ligi. Zostały jeszcze dwa mecze w tym odcinku. Mam nadzieję uda się to zrobić i w pięknym stylu awansuje do elity. Zobaczymy kolejny mecz. Galatasaray, Stambuł. Zaczynamy. Pierwsza sytuacja i to sytuacja Galatasaray. Jak to szybko ta piłka może powędrować do napastnika. I z niczego praktycznie może stworzyć się sytuacja bramkowa. 37 minuta, przegrywam 1 do 0. I musiałem się strasznie męczyć, by w ogóle podejść pod bramkę mojego rywala. Udało mi się to w 82 minucie w sposób klasyczny. Po dośrodkowaniu gol z główki Iguain. I kolejny punkt w stronę Informa. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Kolejna sytuacja i znowu 90 minuta meczu Kajon wychodzi nie ma sam na sama. Zderzył się z jednym z naszych zawodników, jeszcze uderza lewą nogą słupek. Nic z tego, nie będzie zwycięstwa w tym meczu, chociaż jeszcze nie koniec tej akcji igłain! Bramka. To musiało się tak skończyć. Witamy w drużynie. Witamy informa. Sprawdzimy go na pewno. 90 minuta prowadzenie 2-1 i w ten sposób. Wygrywam drugą ligę, jeśli awansować to tylko w takim stylu. Oby tak było też w lidze pierwszej. Wspaniały sukces i nadspodziewanie łatwo to przyszło. W tym sezonie 6 zwycięstw, 3 remisy, żadnej porażki. I bilans ogólny też imponujący wydaje mi się. 53 zwycięstwa, 20 remisów, tylko 11 porażek. Zobaczymy jak to wpłynie na moją postawę w pierwszej lidze. Oto mój debiut w pierwszej lidze i co? Znowu Galatasaray? Nie może być. Pierwsza liga przywitała mnie właśnie w taki sposób. Piąta minuta spotkania: dośrodkowanie z rzutu rożnego i zagubienie obrońcy, zagubiony bramkarz. Przegrywam 1 do 0. A w końcówce meczu, kiedy nic mi nie szło, musiałem wszystko postawić na jedną kartę, dostałem jedną, jedyną w tym meczu kontrę. A Ilmas zdjął pajęczynę z okienka bramki, a pająk zginął na miejscu 2 do 0 w 84. minucie. To już raczej wynik nie do odzyskania, chociaż ja się starałem robić wszystko, by zdobyć chociaż honorową bramkę i debiutancką bramkę w pierwszej lidze. To się udało. Mertens wiele sytuacji w tym meczu zmarnował. Tej mu się nie udało zmarnować. dwa do jednego tak? Kończę pierwszy mecz w pierwszej lidze. Debiut mimo wszystko udany, bo mecz był wyrównany. Mógł pójść w obie strony. Grając byłem naprawdę zdenerwowany, przegrywając taki mecz, bo miałem swoje sytuacje, ale jak spojrzałem po meczu na statystyki strzałów, i uspokoiłem się już. Oczywiście FIFA to bardzo stresująca gra, to stwierdziłem, że faktycznie mecz był na tyle wyrównany, że mógł pójść w obie strony. Świetne spotkanie. No i tyle. Zaczynam od porażki, ale teraz już tylko same zwycięstwa, i cel numer jeden utrzymać się, jaką drużyną spróbuję się utrzymać. Piszcie w komentarzach. I to było wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!